Dzisiejszy koncert chcemy dedykować Anieli Potulickiej, która na trwale wpisała się w historię naszego Uniwersytetu. Okazją jest rocznica jej urodzin, 155. Była to postać niezwykła, świetnie wykształcona arystokratka, o subtelnym guście artystycznym. Wiodła życie pracowite i pobożne jako ostatnia właścicielka dóbr potulickich koło Bydgoszczy. W 1925 roku aktem notarialnym powołała fundację, cały dochód ze swojego majątku przeznaczając na nasz uniwersytet. To była hojna darowizna. Dzisiaj z wdzięcznością i szacunkiem wspominamy tę niezwykłą kobietę, światłą i mądrą, pracowitą i pobożną. A skoro była osobą wrażliwą na piękno, dobrym sposobem przywołania jej osoby jest ten koncert, na którym bardzo serdecznie Państwa witam, życząc dobrego wieczoru. Szanowni Państwo, dzisiaj gościmy dwóch wybitnie utalentowanych młodych ludzi. Młodych artystów, wiolonczelista Marcina Zdolnika oraz pianista Marka Wagareckiego. A oto program części pierwszej dzisiejszego z Państwem spotkania. Siedem wariacji na temat jednej z arii z oper Czarodziejski Flec Wolfganga Amadeusza Mozarta, autorstwa Ludwiga van Beethovena. To ta kompozycja, o której można powiedzieć, że jest wprowadzeniem do przyszłej wielkiej twórczości tego autora, jest zapowiedzią emanacji talentu, to po pierwsze. Powtórę poszukiwań, które poprowadziły Beethovena do celu w stronę muzyki romantycznej. Muzyki romantycznej, która była tak naprawdę bardzo bliska jego typowej ekspresji, jego naturze, która stała się prawdą o nim samym. I kolejna pozycja w części pierwszej. Sonata Emol op. 38 Johannesa Brahmsa na wiolonczelę i fortepian. Arcydzieło. Kompozycja niespełna 30-letniego artysty, w której zadeklarował swoją wolę nawiązania do przeszłości. Do muzyki Bacha, do muzyki późnego Beethovena, dając świadectwo myślenia zupełnie inaczej niż od niego oczekiwano. Przy Państwem Marcin Zdolnik i Paweł Wagarecki.